Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Wiadomo, że logarytm przy podstawie 5 z 50 równa się a i logarytm przy podstawie 5 z 2 równa się b. Zatem mamy stwierdzić, które równanie będzie prawidłowe. I teraz proponuję w tym zadaniu po prostu analizować każdą odpowiedź. Zacznijmy od odpowiedzi a, czyli a plus b na 2 ma się równać 1. Zobaczmy, czyli za a podstawiam logarytm o podstawie 5 z 50, dodać logarytm o podstawie 5 z 2 na 2, to się równa. My musimy wiedzieć, że dodawanie logarytmu przechodzi w mnożenie liczb logarytmowanych, czyli to będzie logarytm o podstawie 5 z 50 razy 2, czyli ze 100, podzielić na 2. Czyli mamy logarytm o podstawie 5, no i 100 zapisujemy, że to jest 10 do kwadratu na 2, no i to miałoby dać 1. Pomnóżmy przez 2 stronami, czyli mamy logarytm o podstawie 5 ze 100, ma się równać 2. Czy 5 do kwadratu daje 100? No nie, czyli odpowiedź A odpada. Podobnie analizując, B też odpadnie, C odpadnie. Prawidłowa odpowiedź to będzie odpowiedź D. Zobaczmy, A minus B to będzie logarytm o podstawie 5 z 50, odjąć logarytm o podstawie 5 z 2, na 2, to się równa. Odejmowanie przychodzi w dzielenie liczb logarytmowanych, czyli logarytm o podstawie 5 z 50 na 2 i to wszystko przez 2, czyli to się równa logarytm o podstawie 5. 50 na 2 to jest 25 i to wszystko na 2. Ile to da? 5 do jakiej potęgi daje 25? 5 do potęgi drugiej. 2 przez 2 daje nam 1 i mamy odpowiedź, czyli odpowiedź prawidłowa to odpowiedź D.